wrócili na chaty. Nie ma spania, lecimy. Dzisiaj dostaliśmy z Tomaszem i z Przemkiem, no i oczywiście ja, zlecenie. Kochani, dostaliśmy poważne zlecenie, także nie ma siedzenia w domu. A Tomasz, czemu tu jedziesz tędy? No właśnie, nie wiem, czy w korki się wpakuję. No, tu się wpakujesz w korki do tego, do roboty. No, przejedziemy jakoś. Dostaliśmy, moi drodzy, zlecenie. Dzwonił wczoraj do mnie pan, jest wysoka nagroda. Już chłopakom tutaj mówiłem, 15 zrywek, 8 kapsli zginęło. Jedziemy szukać na plażę. Ostatnio na plaży był niewypał, jeżeli chodzi o znajdki, ale jeżeli chodzi o atmosferę i całą otoczkę, było zajebiście. Także dzisiaj powtórka, a jest fajnie dlatego, że jest pochmurno, czyli ludzi prawdopodobnie tyle na plażach nie będzie. Mówię na plażach, tak, dobrze słyszeliście, na plażach, gdyż zaliczamy dzisiaj 3 plaże i chłodniej do chodzenia, czyli lepiej dla nas, nie będziemy tak się kurde pocić. Dobra, nie ma co lecieć, a tu też pada jakiś, co? Coś pokropywało. Dobra, rwij na czerwono. Monety czekają. Także widzimy się już na plaży. A, dzisiaj robimy sobie małe zawody z chłopakami. Kto więcej znajdzie kapsli. Dobra, do zobaczyska. No a tu możecie zauważyć, jak chłopaki mówią, że wieloryby. Ja idę od tej strony, chłopaki. Ja od tej... Schodki, to tutaj można zejść. Są schodki? A kto to łopaty nie wziął? A kto to taką wielką łopatę bierze na plażę? Poważnie? Zbieram się, kopię sobie. Ja sobie taką muszę kupić, jak to mam. No i dzisiaj co, panowie, gruby nomina po 2 euro jedziemy. Muszę takie buty sobie, Przemek, kupić, bo te kupiłem, powiem ci, że były... Buty konkretne, patrz, te kupiłem, były kurwa drogę w chuj. Ale wiesz, jakie one są? 40 minut chodzisz po mokrym nic, a nagle przesiąkają w sekundzie, nie? Hello? We collect all gold here. We know. Have a nice day, my dear. Dobre. Pierwsza znajdka do nagrania. Zazłociło się, taki diabeł. Diabeł tasmański jakiś wyskoczył. Zbieramy wszystkie śmieciuchy. Na razie mamy lipę. Nie ma nic, nie jest to niemożliwe. Wczoraj było tutaj tyle ludzi. Coś tu mamy. O kurwa, zobaczcie. Chyba znalazłem 3 pierścionki. Srebro. Co to jest? Chyba mam ten! 3 pierścionki naraz! Połączone, srebro, to mi! Zobaczcie, jaki strzał. Co to w ogóle jest? Jak nie lazować cewki? Co? No przecież wczoraj przyjechaliśmy. Co to jest? Sześć metal? Zobacz, co to jest? Sześć metal? Patrz, potrę. Dziwne. Ja będę szukał punkcji jakiejś. Ty no świeci się jak jaja, nie? Zaraz zobaczymy, moi drodzy. Dobra, moi kochani, takiego strzału to jeszcze chyba nikt nie znalazł. 3 pierścionki. Znaleźliśmy z Tomaszem próbę. Próba 9-2-5. Przemo! Chodź coś zobaczyć, dawaj! 9, 2, 5. Ale co to było, że 3 pierścionki w jednym? Teraz zobaczymy tą jeszcze. Kręcimy. Masakra, co? Nie wiem, czy to była jakaś... Patrzcie też, 9, 2, 5. Zaraz wam zrobię zdjęcie. Ależ to siknie. Ale sztosik, coś pięknego, kochani. Bajeczka. Zobacz, co odwaliłem, nie? 3 pierścionki naraz. To jakaś przywieszka była, nie? Patrzę, mówię, sześć metal, nie? A patrz, one były łączone, nie? Ocie chuj. Ale patrzcie teraz, patrzcie, zaraz ci pokażę, przemuś. Czekaj, kochany, tu na jednym było oznaczenie. Białe złoto? 925 to co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba srebro będzie. Srebro będzie. Patrz.
pulsa. 9, 2, 5. Ale sztos, nie? A myślałem, że śmiecior z odpustu, nie? Może być chyba białe złoto. A tak nie, białe złoto by tak nie zaszło. Dobra, kochani, lecimy dalej. Yes! Mikado! Się spojrzeli. Mikado, ołów! Przyda się na rybki, kolejny już, ale zobaczcie. Z całą agrawką, ołowik, agraweczka i jeszcze krętliczek. Ty taki ołów, Przemek, z krętlikiem i z tym 4 euro. Przemas. Z 4 euro. Hop. Mamy. Dobra, lecimy zaraz na następną, nie? No ja już wam powiem, na plażę, na wakacje zestaw mam. Rura do nurkowania. Tam mówiłem, że rurka i tam gdzie skaczą ponurkować, nie? No to już mam komplecik. I łopatka. Rurę wyrzucimy, bo jest popękana. A łopateczkę na piasek. Tutaj z brzegu, dlatego że weekend się zbliża. To przejdą dzieciaki. Może ktoś wykorzysta, nie przemuś? No i tak, ołów zabieramy. Mistrz zrywek. Te zrywki to biją kurwa jak pierścionki, nie? Kapsle. Ale wam powiem, moi drodzy, że nie ma dużo śmieci. Także w kieszeni się pomieściło. Srebro! Kolejny ołów. Kapsel. O. To mamy taki urobek. Tak, taki urobek z takiej bardzo tutaj małej plaży. Także wydaje mi się, że nie jest najgorzej i lecimy na następną. Myślałem, że ktoś podjechał, a to Tomek, nie? Mówię, ty jakiś koleś tu kurwa z tyłu. Dobra, zawijamy się na następną. Nie jest najgorzej. Byliśmy tutaj 20 minut, 25, bo to taka mała plażyczka. Także nie ma się tutaj co nad nią jakoś wielce rozczulać. Jeszcze raz zobaczcie, bo mi się Micha cieszy. Dobra. I dwa ołowie na ryby się przydadzą. Sezon w pełni wędkarski. No a tym razem nic współczesnego. Wpada moniak. 1980 rok. Moneta starsza o rok ode mnie. Fajnie. O, ale się jaram tym srebrem. Trzy pierścionki w jednym. No takiego czegoś jeszcze nie trafiłem. Lecimy dalej. Jest szybciutko. Kolejna plaża. Ale wieje dzisiaj, ale dobrze, dobrze, że wieje, dobrze, że jest chłodno. Oczywiście zonda na krótki rękaw, bo czemu bluzę wziąć? Dlatego, że nie ma ludzi, już się chyba powtarzam. Dobra, ciśniemy zanim jakiś deszcz to spadnie. I potem jeszcze jedna. I do domu na zasłużony odpoczynek. Ale już jest dzionek zrobiony pięknie i sama atmosfera. Chcecie kąpielówki kolorowe takie? Ciekawe czyj rozmiar. Przejdę się dla zdrowotności. Bo jest strzał. Zaraz zobaczymy. Już z daleka mogę ryjaczyć gratulacje. Tak, żeby mi tam nie zawidali wykrywacza, nie? Co? Jak nie srebro, jak ja przeszedłem 150 metrów? 60. Ja 60 metrów przeszedłem. Pokaż. A tu monetki żeś trafił, panie. Z daleka srebro, nie? A to jest srebro. Nie, srebro. Co to jest? Florid. Ten, Hungary, to jest węgierski. To ten, miedzioniker. Tak, miedzioniker. Ale jaka fajna ta monetka jest. Uwa, gratulacje. Yes! Tak. Aha. No, identyka. Nie widziałem takiej monety jeszcze. Też nie. No, fajnie. Ale zajebisty strzał. Dobra. Pięknie. Trzeba łazić dalej. Gitarecja. Sygnał 90, moi drodzy. O, udało się pontera włączyć. Ale biło jak na puszkę. Mamy. Moniak! Ale co to za moniak? Ty, zobaki moniak, Tomasz. Patrzcie, patrzcie się kochani, jaki moniak. Tak, Irish. Irish. No, dwa pysiki, ale jakie piękne. Ty co? Piękna monetka. Patrz,
A ja myślałem, że 2 euro, kurde. Tak patrzę tutaj, ta harfa mówi 2 euro raczej, nie? Patrz, i taka jak tamta, 1980, ten sam rocznik. Fajny, no. Piękny. Ale myślałem, że pucha będzie, nie? Teraz patrzcie, jaki strzał, jak powrót do przyszłości, do przeszłości. Taka furka wpada. Jaki spoiler, panie. To mi jaka fura, nie? Tak. Numer 914, a ostatnio betę znalazłem na polu, piątkę chyba, nie? Nawet samochody zostawiają, co? Tak, samochody zostawiają. Made in Malezja. Zabieramy furkę. Pójdźcie na półeczkę. Teraz mam gdzie postawić, pan. Konkret, co? Dobra, jeszcze troszeczkę i następna plaża i do domku. No i tu, moi drodzy, ostatnia plaża, która miała być rewelacją, okazała się totalnym niewypałem. Ale fajnie, pochodzone, dotlenienie. Patrzcie, jaki śliczny. Ale wiej. Lato było, 2 dni, aczkolwiek na weekendy zapowiadają jakieś ocieplenia. Także zobaczymy, może gdzieś się jeszcze wyskoczy. Jeszcze chwilka i chyba będziemy się zawijać. Jak coś będzie, to oczywiście się włączę. Ale fale. Jakie chmurzyska idą. Nieładne, bardzo brzydkie. Nie lubimy takich chmur w lato. Ja na zimno, tak jak ci mówię. No, chłopaki tutaj gadka o owsiance. Zawsze ktoś gada o jedzeniu, jak jestem głodny i żołądek się przykleja do kręgosłupa. Ale co, zaraz lecimy. Było fajnie. Tomasz sobie odbije, bo cewka wysiadła. No wysiadła, dobra, nie naładował. No zdarza się, mi się też zdarzyło, także nie ma co, odbijemy sobie to. Było fajnie, człowiek dotleniony, teraz kąpiel. Konkretne jedzonko, trzeba się najeść. Nie, panowie, woda wyciąga, jak się chodzi tak nad tym. Także żegnamy się z wami i do następnego. Było zacnie, coś tam powpadało, także nie ma powodów do narzekań. Trzymajcie się, hej.